Panie Andrzeju, dlaczego tu stoicie? Stoimy dlatego, że rząd, władza, minister Gróbarczyk nas oszukali, nie dotrzymali podpisanego porozumienia w styczniu, nie zapewnili nam żadnych pieniędzy, żadnych zasiłków, żadnych rekompensat, dlatego przypłynęliśmy się umowni do swoje. Od 1 stycznia w ogóle nie mamy żadnego źródła dochodu, a koszty są przeolbrzymie wszystkich. Tutaj armatorów, jednostki, postoje, remonty, ubezpieczenia, ZUS-y, jesteśmy bankrutami. Proszę Państwa, naprawdę nie naszym zamiarem było strajkowanie i w tak ciężkich czasach, jakie obecnie mamy, życie niestety zmusiło nas do tego, żebyśmy tu przypłynęli i krzyczeli z powodu takiej sytuacji, że od 1 stycznia tego roku został wprowadzony zakaz połowu dorsza. Obecnie jesteśmy bez środków do życia. Czwarty miesiąc bez pracy. I to, co tutaj Państwo widzicie, to jest nasz krzyk taki, krzyk rozpaczy. Tym bardziej, że nikt z nami nie chce rozmawiać. Pismo Sztabu Kryzysowego Armatorów Rybołówstwa Rekreacyjnego do Pana Premiera. Szanowny Panie Premierze, w związku z tragiczną sytuacją ludzi żyjących z rybołówstwa rekreacyjnego wzywamy Pana Premiera do realnego zażegnania kryzysu, jaki dotknął naszą branżę. Jesteśmy zdesperowani, bo od 4 miesięcy nie mamy możliwości zarabiania i funkcjonowania w realnym życiu. Nasze postulaty są niezmienne. Chcemy równego traktowania naszego środowiska względem innych podmiotów podległych, ministerstw. Propozycja przedstawiona przez ministerstwo jest nie do przyjęcia. Chcemy realnej pomocy, bo cierpią polskie dzieci, polskie matki, polskie rodziny. Proszę ratować swoich obywateli. Ale postulaty nasze są niezmienne. Po pierwsze, odszkodowanie dla armatorów jednostek rybołówstwa rekreacyjnego za wprowadzenie zakazu połowu dorsza od 1 stycznia 2020 roku. Domagaliśmy się też rekompensat dla załóg z tytułu utraty stanowisk pracy oraz możliwość też trwałego wycofania jednostek rybołówstwa rekreacyjnego z prowadzonej działalności, mówiąc inaczej, ze zumowania tych jednostek na takich zasadach, na podobnych zasadach, jak zumowane były jednostki rybołówstwa komercyjnego. To, że nie mamy pracy, to jest jedno, że nie zarabiamy. Drugie, że zostaliśmy ze statkami, które trzeba utrzymywać. I to się tak komuś wydaje, że jak my mamy jednostkę, pływamy, to my jesteśmy strasznie bogatymi ludźmi. Bzdura totalna. Wiem od znajomych, że nawet jak zbliżały się 5-letnie przeglądy, to biegali pieszo do banku po kredyt, bo wiedzieli, z czym to się będzie wiązało. Tak? My dzisiaj jesteśmy biedakami, to mogę być otwarcie, za wszystkich. Biedakami, nędzarzami, którzy żebrzą o swoje.